Mimo że zajęli się nim akurat radni z osiedla Sobieskiego, problem jest zdecydowanie ogólnomiejski. Chodzi o osoby mieszkające w zabudowie wielorodzinnej, które swoje parapety przekształciły w jadłodajnie dla ptaków. Najchętniej stołują się tam osobniki, uchodzące niekiedy za symbole pokoju. Tyle, że w tym przypadku zamiast ciepłych uczuć rodzą wśród sąsiadów agresję. Oto przykład właśnie z osiedla Sobieskiego. Państwo dokarmiają gołębie na parapetach swoich pomieszczeń, co jest po prostu karygodne. Nie to, że niedozwolone, ale karygodne. Nie zważają na to, że mieszkając na trzecim piętrze, narażają mieszkających poniżej. Z tego względu, że są zanieczyszczone okna, okoliczne tereny, do tego pożywienia, które jest wysypywane na trawniki, przychodzą szczury. Mieszkają też osoby z alergiami, uczulone na różnego rodzaju ptactwo. Problem narasta od kilku lat i siłą rzeczy zmagają się z nim głównie pracownicy spółdzielczej administracji, bo to najpierw do nich idą zdesperowani mieszkańcy bloków. Arsenał środków do walki z miłośnikami gołębi nie jest jednak zbyt imponujący. Staramy się zapraszać takich ludzi dokarmiających na rady osiedla. Wysyłamy tam dzielnicowego. Wspieramy się regulaminem, który wyraźnie regulamin spółdzielni mówi, że na terenie osiedla nie wolno dokarmiać ptaków. No ale niestety najczęściej są to osoby w bardzo zaawansowanym wieku, mocno starsze, z takim bagażem doświadczeń, przyzwyczajeń wieloletnich. A przyzwyczajenie to w końcu druga natura. Skoro więc nie da się po dobroci, osiedlowi radni chcą jeszcze mocniej zaangażować w sprawę Straż Miejską i Policję. Ale nawet jeśli działania służb okażą się skuteczne, ptaki wcale nie muszą na tym ucierpieć. Dokarmiać je bowiem można, trzeba tylko robić to z głową. Póki co na wolnym placu, na szczytach setek, na tyłach Maksima jest ustawiony specjalnie z myślą o takich osobach, które odczuwają taką potrzebę, karmnik dla ptaków. Tam można wyrzucać pożywienie i tu jest prośba, żeby wyrzucać pożywienie suche, przeznaczone dla ptaków, ewentualnie pokruszony chleb, a nie całe kromki, bądź mokre pożywienie, bo tego ptaki i tak nie jedzą, przychodzą do tego tylko szczury. Jak zatem widać, nawet dobrymi uczynkami można zrobić wiele złego, zwłaszcza jeżeli korzystają na nich tak nieodpowiedzialni, fruwający w obłokach przyjaciele.